Siema, tu Dogi, witam was w pierwszym odcinku po naprawdę długiej przerwie z cheatowania. No serii tej naprawdę nie było, nie wiem, z ponad pół roku, więc naprawdę osoby, które bardzo tą serię lubiły, no przepraszam was, no niestety, no ale nie chciało mi się po prostu tego cheatowania nagrywać. W ogóle widzę tutaj, że ziomek kojarzy mój nick, bo ogólnie jestem na tym samym nicku, na którym cheatowałem na Mega X-Core czy tam nawet rok temu, więc fajnie, że tutaj dalej jakby istnieją osoby, które mnie kojarzą, bo typek sobie ze mną nawet wcześniej screenshoty robił, więc naprawdę ciekawie. Tutaj będzie miała administracja ułatwienie, bo jednak no ten nick da się gdzieś znaleźć jednak na moim kanale. No i kurde, no co mam wam do powiedzenia? No z racji, że wraca cheatowanie, no to myślę, że też trzeba walnąć jakiś fajny maraton, więc powiedzmy 200 lajków pod tym filmem, to wlatuje jutro o godzinie 13:30 kolejny film. No stwierdziłem, że po prostu no 17 to jest trochę za późna godzina, w sensie wtedy wszyscy już są zamuleni i nikomu nie chce się oglądać YouTube'a, więc po prostu filmy będą wlatywać codziennie o godzinie 13:30 z cheatowania. No i kurde, mam nadzieję, że no nie wiem, coś się fajnego uda tutaj na Mega X-Core osiągnąć i że w ogóle będziecie wbijać te łapki w górę. Ale jeszcze poza tym, jeżeli wbijecie 350 łapek w 24 godziny, dostajecie tego kosackiego teksturpaka od mojego widza Noizbona. Jak chcecie wbić na jego kanał, to macie w opisie, warto go tam zasubskrybować, zadzwonkować, bo naprawdę fajne teksturpaki robi. No i oczywiście jakieś losowanka będą na MC Premium, więc powiedzmy jak wbijecie to 200 lajków, co wam powiedziałem, w 24 godziny, to macie losowanie na MC Premium, więc naprawdę myślę, że warto wziąć w tym udział. No i kurde, no zaczynam chyba kopać tutaj na Newkerku. Trzeba przetestować, czy Mega X-Core w ogóle poprawił tutaj tego anti-cheata. No kurde, bardzo się spoks, przepraszam, bo Mega X-Core to jest ogólnie serwer mojego kolegi, no ale no trzeba jednak anti-cheata przetestować, sprawdzić jak tutaj działa. No jeżeli działa źle, no to chyba będziemy zbierać na anti-cheata na live'ach. No cóż tutaj mogę więcej powiedzieć. No i kurde, no tak jak mówiłem, rozpoczynany jest maraton, więc ogólnie co film będę zwiększał liczbę łapek o 50, więc pod tym 200, pod kolejnym 250. Żeby wygrać MC Premium, o którym przed chwilą mówiłem, to wystarczy MC Premium napisać w komentarzu swój e-mail oraz łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem zostawić, bo naprawdę w ogóle chciałbym wbić bardzo 30 tysięcy. Nawet myślałem nad tym, żeby na 30 tysięcy zacząć nagrywać, streamować z kamerką. Myślę, że to też w ogóle byłoby spoko. No i no nie wiem, napiszcie w komentarzu jakby jakie filmy z cheatowania chcecie, czy chcecie, żeby one wyglądały tak jak kiedyś, czy chcecie, żeby coś było zmienione. Innymi słowy, stary Dogi czy nowy Dogi na filmach z cheatowania, możecie tam napisać. No i kurde, tak naprawdę to tyle. No i zabieramy się do cheatowania. Film już się nagrywa 4 minuty. A dobra, bo ja wcześniej miałem nieudane wstępy, więc dobra, nieważne. Ale aktualnie widzę, że kurde, no jednak ten nuker taki, wiecie, połowiczny, bo to jest 3-2, daje w miarę radę. Zaopenuję sobie tutaj. Ale gówno mi dropło z Lucky Case'ów. Ja pierdzielę, kiedyś to z Lucky Case'ów sety 6-3 dropiły. W ogóle właśnie tu ja też mam sety 6-3, bo wcześniej nagrywałem odcinek, w sensie nie nagrywałem właśnie. W tym jest problem, że myślałem, że nagrywałem odcinek, ale tak naprawdę no mi się nie nagrywał, więc trochę sobie nazbierałem itemów, ale to w sumie dobrze, bo będę miał mniej roboty teraz i no nie wiem, w sumie zrobię wam teraz chyba po prostu jakiegoś timelapsa, żeby was tutaj nie zanudzić na śmierć. No i jak ogarnę sobie całkiem fajny ekwipunek, typu nie wiem, 3 zapasowe sety, jakieś fajne emeraldy, ilości emeraldów, no to po prostu wracam, więc no, ZW. Dobra, więc wracam po cięciu. Ogólnie w skrócie, no rozkopałem tutaj połowę kopalni, więc no troszeczkę itemów tutaj. Pierdzielony down! Dobra, sorry za wkurzenie, ale ktoś mi po prostu na TeamSpeak'u pisał, jakiś admin. Więc dobra, no co wam mogę powiedzieć? No ogólnie ogarnąłem sobie stack i 14 bloków ME oraz stack i 15 bloków złota, więc szczerze wam powiem, że no całkiem git itemy. Również ogarnąłem sobie tutaj połowę kolejnego seta 6-3, więc no ogólnie powiem wam tak. Nie wiem, mógłbym w sumie teraz dodatkowo sobie dokupić tutaj tą banię 6-3 oraz buty 6-3, ale w sumie pomyślałem, że to trochę, no takie trochę głupie. Lepiej, żebym kupił sobie chyba po prostu tutaj siłkę 1 oraz speeda 2, tylko 48 plus 32 to jest tak 16, o ile się nie mylę. Więc nie stać mnie. O kurde, nie stać mnie, ej, ale bieda. Czekajcie, muszę sobie dokopać, czekajcie, emeraldy. Dokopię sobie tutaj emeraldy, no dobra, no na spawnie to w sumie nie będę kopał tego.
Na spawnie w sumie nie będę kopał na Jokerze, ale na spawnie w ogóle jest case 2. Kurde, fajnie, o coś dropło. Czekajcie, chyba mi Lucky Case dropnął. O kurde, ale fart. Lucky Case'a dropem, czekajcie, pójdę sobie otworzyć, może coś fajnego dropnie. Sprawdzę w ogóle, czy mi się odcinek nagrywa. Nagrywa mi się, jakby mi się nie nagrywał odcinek, to ja bym się kurde zabił, nie? Ja bym się kurde zabił. Dobra, Lucky Case. O, emeraldy dropły. Nie, no dobra, ja kocham ten serwer, widzowie. Jeszcze budki 6-3. Najgorsze jest to, że w sumie nie można sobie tego tak fajnie dopełnić, bo po prostu mnie nie stać na to chyba. Kup, czekajcie. 6-3 kosztuje 2 dolary. A ile ja mam? Ja nie wiem, ile ja mam dolarów w sumie. Mam 0 dolarów. No to niezłym jestem biedakiem na tym serwerze. No ale dobra, nieważne. W sumie myślałem na tym, żeby sobie dorobić jeszcze jakieś koksy, więc WB pokraftuję sobie jeszcze trochę koksów, bo no niby mam dużo, ale tak naprawdę wiecie, kiedyś na pewno to mi się skończy, więc nie warto tutaj tego złota wywalać, tylko fajnie sobie ten, można refy sobie fajne zrobić. Dobra, to tutaj... Nie, no dobra, w sumie wam powiem, że idę chyba już w RPVP. Stać mnie już na speeda na 4 minuty oraz na stręża na 8 minut, więc powiem wam tak, no... Kurde, trochę lipa, że jakby nie mam... A nie, ja mam jeszcze tutaj speeda, o kurde, ja mam jeszcze potki na speeda. Dobra, okej, to jestem w domu, nieważne widzowie, nieważne, dobra. Czekajcie, okej, czy mi się nagrywa odcinek? Dobra, nagrywa mi się odcinek, wlatuję widzowie na warp PvP. Ogólnie od razu wam mówię, że nie odpalam jakiejś, wiecie, maksymalnej killaury ani nic. Po prostu odpalę sobie tego zwykłego click aim bota, żeby po prostu trochę mi dawał, ale też bez przesady, bo nie chcę też dostawać banicji tak od buta. Ej, czy to jest speed na speed po prostu z bacona? Ta, to jest speed z bacona chyba, o ile ja się nie mylę. Dobra, speeda z bacona tutaj mamy. Dobra, to nieważne. Siłka 1,8 minut. Mam tutaj siłkę dwójkę na jedyną na minutę 7, więc generalnie nie będę jej marnował. No to dobra, wlatuję w tych typeczków. Mam nadzieję generalnie, że jakiegoś typa mi się tutaj uda zabić. Ale chłop mnie... Ale chłop w ogóle mnie hita. O kurde, chłop ma w ogóle te Stranger 2. Powiem wam szczerze, że ogólnie lipa, że nie mam tych, tych siłek dwójek, bo jednak siłka 2 daje mega przewagę. O kurde, pokazałem nick. Dobra, walić. Potem se zabluruję w programie, nie? O kurde, ty śmieciu. Dobra, przeżyłem. Powiem wam, że... O kurde, ej, ale jak się oddalę trochę od tego spawna... O nie, to jest najgorsze. Jak ja się oddalę trochę od spawna, to mi już ten efekt speeda znika. Nie, to jest najgorsze. Efekty. Speed 2, dobra, okej, kupiłem sobie speeda 2. Niechcący odpaliłem killaurę. Nie mogę niestety tej killaury odpalać, no bo tak jak mówiłem, no jakby... Nie jest tutaj jakiś zbyt dobry anti-cheat, bo jednak nukera mojego nie wykrywało. Ale wydaje mi się, że już killaura na spokojnie byłaby wykryta, nie? A ja chcę jeszcze trochę sobie tutaj pocheatować. W ogóle, kurde, co to była za farciarska perła, nie? No i mam nadzieję, kurde, że w ogóle wam się spodoba ta seria z cheatowania. No bo jednak na tym się wybiłem i nie wiem, wielu osobom zawsze się to podobało. Więc no kurde, no mam nadzieję, że wam się to też spodoba. Nie, no ten frajer, on mnie tak denerwuje, widzowie. Kurde, nie wiem w sumie jak go porobić, może z łuku go porobię. Pa, siema byku. Nie no, kurde, nie wierzę, ziomeczku. Ziomeczku, proszę. O, pa, cyknął perłę we mnie, ale down. Dobra, ja go zrzucam do tej beczki. I no nie wiem, no kurde, mam nadzieję. Ale co on odpierdziela. Ej, wiecie, on ma 1000 rankingu. Na stary jest 500 ranku, czyli to jest chłop, który wbił no. No wciul naprawdę rankingu fajnego sobie. A jednak tutaj robi jakieś głupoty, w ogóle. Fuck. Dostałem bana.